Jedziemy! To musi być Dobrowo, ta wieś z kontraktu. Tylko... coś tu cicho... Tu pojadę. Świetnie. Ani żywej duszy. Tu stało się coś złego. I to zanim przyszły trupojady. Rany od miecza. Ogień jeszcze płonie. To się stało niedawno. Bogato tu, zwłaszcza jak na welen, głowa Leszego, urżnięta ostrym nożem. No proszę, zdaje się, że ktoś mnie ubiegł. Rany cięte, płytkie, ale wszystkie w tętnice. Zaraza! Krew. Wymieszana z czymś jeszcze. Alkohol, tęgoskór i tojad. Jakiś eliksir. Ta krew nie należała do żadnego z chłopów. Ręka ucięta powyżej łokcia, jednym ciosem. Widły. W ścisku niebezpieczna broń. Sumiasty wąs, pulchne policzki. Ktoś ważny. Zginął od rany kłutej. Ostrze przeszło między żebrami, prosto w serce. Ma coś w ręku. Łańcuszek. Srebrny. Zerwał go komuś. Dziwne to wszystko. Może we wsi znajdę jeszcze jakieś ślady. No dalej. Zaraza. Ciało poszarpane przez trupojady. Nie sposób stwierdzić, co go zabiło. Zginął bez walki. Zaszlachtowany. Rozpłatany brzuch. Pewnie zginął broniąc właścicieli. Pierwsze cięcie w tętnicę szyjną, drugie w udową. Umarł szybko, nie bronił się. Hej, stój! Laleczka. I ślady dziecięcych stóp. Weszła jednym oknem, wyszła drugim. Spryciula. Tam jest. Spokojnie, nic ci nie zrobię. Spokojnie, mała. Chcę tylko porozmawiać. Zostaw mnie! Morderca! Morderca! Coś ci się pomyliło. Też masz kocie oczy, jak on!
Jak kto? Jak tamten, co wszystkich pozabijał! Miał dwa miecze? Nosił je na plecach? Nic ci nie powiem! Idź stąd, idź stąd! To twoja lalka, prawda? Moja. Ma jakieś imię? Pan Biegusek. Nawet ładnie. Oddaj mi go. Proszę. Oddam ci go, jeśli powiesz mi, co tu się stało. Ale obiecujesz? Słowo honoru. No, w lesie zalęgło się licho i straszyło, więc wujek Sobiemir powiedział, że trzeba wezwać Wiedźmina. I przyszedł taki jeden, całkiem jak ty, tylko jakoś źle mu z oczu patrzyło. Przeniósł łeb licha, ale wujkowi Sobiemirowi coś się chyba nie podobało. Bardzo na siebie krzyczeli. No a potem poszli do stodoły i tam... I co się tam stało? Do końca nie wiem. Ja tylko słyszałam wrzaski wujcia Sobiemira i innych. Potem ten inny wiedźmin wybiegł ze stodoły, cały we krwi. I każdego, kto... Wszystkich po kolei mieczem o tak. Moją mamę i brata też. Mnie puścił, ale nie wiem dlaczego. A potem poszedł o tam, w stronę kręgu, gdzie zanosimy dary bożkom. Ja schowałam się w stodole i znalazłam to. Leżało w sianie. Szkoła kota. Dziękuję. Bardzo mi pomogłaś. Co teraz z tobą będzie? Masz tu jakąś rodzinę? Ciocie w Rudniku. Zaprowadzę cię do niej, ale najpierw muszę się zająć tym złym panem. Poczekaj tu na mnie. Razem z panem Pieguskim. Trzymaj się, mała. Jeśli rzeczywiście poszedł w stronę kręgu, warto tam zacząć. To musi być ten kamienny krąg. Warto się rozejrzeć. Ślady stóp, ledwo widoczne. To musi być on. Krew świeża jest niedaleko. Chyba coś zgubiłeś. Fatygowałeś się taki kawał, żeby zwrócić mi medalion? Dzięki. Solidarność cechowa wciąż żywa.
Ale cechowa reputacja ma się już gorzej. Ludzie nam tej masakry nie zapomną. Wypadek przy pracy. Każdemu może się zdarzyć. No, czego jeszcze chcesz? Najpierw chcę porozmawiać, a potem się zobaczy. Siadaj zatem. Postoję. No dobrze. Co się stało w Dobrowie? Mów. Dobrze wiesz, co się stało. Zgadnij, ile chcieli mi dać za tego Leszego. No, zgadnij. 100 koron. Żeby tyle. 12. Rozumiesz, bracie? 12 pierdolonych koron. Tyle to mnie kosztowały składniki na eliksir. A na ile się umawialiście? Kilka razy więcej, oczywiście. Ale kiedy przyszło do płacenia, wiesz, jak to jest. Mój ściewy, dziadki głodne, wojna. Wola Boga, zmiłujcie. Brzmi znajomo, ale to nie powód, żeby zabić. Jeszcze nie skończyłem. Powiedziałem, że nie zmiłuję, że jak nie zobaczę swojego złota, zatęsknię za Leszym. Miny im zrzedły. Sałtys w końcu ustąpił. Nie nerwujcie, panie Wiedźmin. Schowali my z kumami złota w stodole, żeby... Zaraz wszystek zapłacimy. No i dałem się nabrać. Jak dziecko. Jeden mnie zagadał, drugi wbił widły w plecy. Więc postanowiłeś wyrżnąć całą wieś. A ty co byś zrobił? Posłał wojewodzie pismo ze skargą? Powiem ci, zdenerwowałem się wtedy, ale tak porządnie. Przywykłem już do tego, że marnie płacą, że oszukują, że wpierw błagają o pomoc, a potem plują na twój widok. Ale zabić, żeby oszczędzić parę koron? Ja mam takich skurwysynów chronić? No to wyjąłem stalowy miecz i schowałem go dopiero, jak ziemia była śliska od krwi. A czemu oszczędziłeś tę małą dziewczynkę? Bo... nieważne. Gdyby było nieważne, to bym nie pytał. Mów. Przypominała mi siostrę. Taką ją zapamiętałem, nim zabrali mnie do szkoły kota. Co z nią? Umarła jakieś 10 lat temu. Ze starości. No, żeśmy sobie pogadali jak Wiedźmin z Wiedźminem. I co dalej? We wsi zginęło wielu niewinnych ludzi. No, zginęło. Mea kurwa culpa. Poniosło mnie. Nie po raz pierwszy. Prawda? Chcesz mnie zabić, wilku? Trudno. Wyciągaj miecz. Ale nie każ mi się spowiadać. Szerokiej drogi. I co, tyle? Nie będziesz prawił morałów, żądał obietnic poprawy? Ludzie nazywają mnie rzeźnikiem z Blaviken. Nie bez powodu. Wiem, jak jest. Czasem po prostu lecą głowy. Czekaj. Nie będę takim fiutem jak ci chłopi. Należy ci się nagroda. Masz, weź to. Na miarę na moją skrytkę. Weź stamtąd, co chcesz. Dziękuję. Nie, to ja dziękuję. Powodzenia na szlaku, wilku. Że on też ci zrobił krzywdę. Nie, nie zrobił.
Nie musisz się już go bać. To zaprowadzisz mnie do cioci? Tu... to jest strasznie. Pewnie. Chodźmy. A może weźmiesz mnie na barana? Jeśli obiecasz, że nie będziesz mnie ciągnąć za włosy. Obiecuję. No to wskakuj. Ciociu! Ciociu Ludko! Miłka, a co ty tu robisz, niecnoto? Bo... u nas we wsi... Tam nikt... Ja wszystko wytłumaczę. Idź tu na bok i pobaw się chwilę, dobrze? W Dobrowie była masakra. Nikt nie przeżył. Nikt. Poza małą. Bogowie, co się stało? Bandyci ich napadli? Można tak powiedzieć. Zaopiekujesz się nią? Po prawdzie, lepiej, żeby się z wami została. Zabawne. Kiedyś ludzie błagali, żebyśmy nie zabierali im dzieci. Kiedyś nie było takiej biedy. Mam 4 wnucząt. Była 6, ale zeszłej zimy żeśmy 2 pochowali. Na zupie skory ciężko wyżyć. Weź te pieniądze. To na jedzenie. Jeśli tu zajdę i zobaczę, że wódkę pijecie... Ile koron! Niech wam bogi dziękują, panie Wiedźmin! Niech was mają w opiece! Czas na mnie. Już? Ale czemu? Taki los Wiedźmina. Zawsze w drodze. Zawsze na szlaku. Ale... odwiedzisz mnie tu kiedyś? Może. Trzymaj się, mała. Wiłka, chodź, kupimy trochę mąki. Ciocia zrobi podpłomyków. A co ty na to? Dalej. Nigdy się nie nauczycie. Mglak, gul, baba cmentarna. Ciekawe, czemu nie oddał trofeów. Może wtedy też próbowali go oszukać. Ja chciałam ci coś dać, bo
Mama zawsze mówiła, że jak ktoś zrobi coś miłego, to potem trzeba podziękować. Żeby tak więcej ludzi przyswoiło tę naukę. To ja wracam, bo ciocia mówi, że lepiej, żebym nie odchodziła daleko od domu. Mądre słowa. Uważaj na siebie. I dziękuję za prezent.